Od 1 stycznia z i do tej liczącej około 10 tysięcy mieszkańców gminy będzie kursowała metrolinia M106. To lokalne wydarzenie, bo będzie to pierwsze połączenie obsługiwane przez ZTM w Rudzińcu. No to jest dobry, żeby się dostać, ale my autem jeżdżymy, to wie pan jak to jest. Będzie teraz okazja pojechać autobusem. Autobusem, ale nie wiem od kiedy. Od 1 stycznia. A bilety będą kierowcy czy? Nie wie pan też. Też. Ja? Kierowcy na pewno? Mhm. No to fajnie, trzeba spróbować roz. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, bo nie słyszałem o czymś takim. Łatwiejsza komunikacja będzie, jeśli chodzi o tą miejską. No to jak najbardziej jest to dobry pomysł, w dobrą stronę zmierzamy. W dobrą stronę, bo częstotliwość kursów będzie dość spora. Autobusy mają jeździć w godzinach szczytu co pół godziny, a poza szczytem co godzinę. W dni wolne kursy odbywać się będą co 2 godziny. Dotychczas była w tej gminie taka sytuacja, że Rudziniec nie był objęty umową z Zarządem Transportu Metropolitalnego i mieszkańców dowoziły prywatne linie. No teraz wykorzystaliśmy tą okazję, że możemy uruchamiać swoje własne linie, to są właśnie metrolinie. Metrolinia M106 będzie zatrzymywać się w Rudzińcu, Rudnie, Bojszowie i Kleszczowie. W gminie mają już jednak szersze plany. Transport w pozostałych miejscowościach będzie organizowany przy pomocy gminnego transportu publicznego, który, żeby wyrównać jakoby szanse, transport gminny będzie transportem bezpłatnym. Przyszłość? Będziemy rozwijali w tym momencie transport metropolitalny. Pierwsza rzecz, chcemy wydłużyć linię M106 i znowu to słowo M. Oczywiście licząc na budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli żeby ten autobus jechał aż do Pyskowic. Metrolinie na terenie województwa działają od 2021 roku. Obecnie jest ich ponad 30.